jak Chrombok się skończył, jak już oddano ordery, powieszono wszystko i kiedy zapadła decyzja o tym, że zaczynają się Bieszczady, rok 1974, akcja pilotażowa, to Bieszczady organizowano bardzo podobnie jak Chrombok, tylko na o wiele większym obszarze. Tam te stanice były bardzo blisko, bo front robu był jeden, szło się do miasta, jedni marowali, drudzy budowali, trzeci tynkowali, czwarci robili archeologię wokół wzgórza, coś tam, każdy miał swoją działkę i to robili, później wracali z powrotem do swoich obozów, które były bardzo blisko siebie położone. W takim razie wszystko to było łatwiej weryfikowalne, bardziej można było sztab oceniać funkcjonował, efekty. Tak, sztab funkcjonował w stanicy Pytotekowskiej. Ci, którzy stali na czele sztabu, naprawdę byli no, głęboko zaangażowani w to, co robią i kompetentni przede wszystkim. Czy każdy resort miał własne szkolnictwo. Mhm. Nie wiem, czy to było takie złe. Na pewno to szkodziło jak gdyby takiemu jednolitemu wychowaniu. I dlatego ci doktrynerzy ideologiczni, socjalistyczni to później zlikwidowali, podporządkowali wszystko Ministerstwu Oświaty i Wychowania, bo tak to było. Później dopiero był MEN, wiele później. Natomiast wydaje mi się, że przecież w każdym takim resortowym już później, po operacji Bieszczady 40, to mogę stwierdzić, że wszędzie, jak w życiu, trafiały się PRL-ki wychowawcze. Druh Derus PKP. Było szkolnictwo resortowe PKP. Druh Narozner w Licznej, Warszawa, prawda, jako, no, ja uważam, że Danka w swoim okresie, wtedy, kiedy była komendantką stanicy w Licznej, była wybitną instruktorką wychowawcą, dlatego, że ona stwarzała, ale proszę tego nie wziąć dokładnie, taką sytuację przymusu wychowawczego. Ona się tak zachowywała i tak tym całym procesem dochodzenia do czegoś kierowała, że ludzie, a szczególnie młodzież, nieoczekiwanie dla siebie jak gdyby robili, wykonywali, chętnie uczestniczyli, wchodzili w to jak w masło. Może to jest tam po prostu wielka wartość harcerstwa, dyscyplina, która jednak... Oczywiście, dyscyplina, mundur to było też, prawda? Ale ja nie pamiętam, żeby Danka stawała na baczność wtedy, kiedy był festiwal w Bukowcu, a ona wygrywała ze swoimi piosenkami i ze swoimi zespołami, które przywodziła ten festiwal w Bukowcu jeden po drugim. A ja tam przyznam, że życie w Bieszczadach i nawet pobyt 3-tygodniowy w Bieszczadach wymagał dyscypliny. To nie ulega wątpliwości. Przecież pierwsze wielkie Bieszczady to organizowane przez Staszka Puchałę i przez sztab ludzi przez niego powołane. Ja w tej chwili naprawdę, przykro mi bardzo, ale nie potrafię opowiedzieć o Wanda Flakowicz, to była kobieta ze spraw programowych, znakomita instruktorska,